Kilka miesięcy sportowej rywalizacji zostało zwieńczone w sobotni wieczór, kiedy to po raz 11 odbyła się gala finałowa Stalex Ligi. Oprócz piłkarskich zmagań licznie zgromadzona publiczność mogła podziwiać bogato przygotowany program artystyczny. Tradycyjnie gala finałowa rozpoczęła się od meczu o brąz, w którym spotkały się dwie świeckie drużyny – Gresta Espak Sadowska i Syla Kręgielnia Lumifil Developer. Pierwsza odsłona spotkania należała do zawodników Syli, jednak z upływem czasu to futsalowcy Gresty zaczęli nadawać ton grze. Ostatecznie to oni cieszyli się ze swojego pierwszego medalu. Tak, czekaliśmy na to 11 lat i chcieliśmy podziękować naszej całej drużynie, tutaj panu Grzegorzowi Feterowi, Piotrowi Kuflowi, z mojej sponsorem, mojej małżonce Sadowce Joannie, za to wszystko, że dotrwaliśmy, w końcu mamy to trzecie miejsce po 11 latach, no i naszej drużynie całej. Dziękujemy za to bardzo. Gdy Syla strzeliła bramkę na 1-0, u pana jako u sponsora była niepewność, czy jednak do końca wierzył pan, że to wy to spotkanie zwyciężycie? Była niepewność, ponieważ Syla to jest bardzo dobrą drużyna i była to duża niepewność, serce chwilę zadrżało, ale udało się nam wygrać, także no lepsi wygrali. Można powiedzieć, że zespół Gresty to jest taki monolit walczący zawsze do końca i takie zespoły z pewnością tutaj na hali mają wielu kibiców. Co było dzisiaj słychać, bo naprawdę sporo osób na hali wam kibicowało. Mamy też nową drużynę, mamy Gresta Pantery i ci młodzi po prostu nam kibicowali. No i dużo starych fanów mamy, w końcu jesteśmy 11 lat tutaj, to dużo fanów mamy swoich, stałych. Dziękujemy też bardzo fanom wszystkim, no i tutaj organizatorom za to wszystko. Dziękuję bardzo. Już od kilku lat galę finałową swoją obecnością uświetniają znane osoby ze świata sportu czy telewizji. Tym razem zjawiła się spora grupa gości, a wszystko po to, by sprawdzić swoje piłkarskie umiejętności w pojedynku z reprezentacją naszego miasta. W towarzyskim spotkaniu ku radości kibiców padło aż 7 bramek. Ostatecznie to reprezentacja artystów polskich okazała się lepsza i pokonała Świecian 5-2. Specyfikacja piłki futsalowej, że emocje są do końca, nawet kilkubramkowa przewaga nie jest taką przewagą bezpieczną, także walczyliśmy do końca, chcieliśmy się zbliżyć, akcje były z jednej i z drugiej strony, także no nie udało się, ale daliśmy z siebie wszystko. Jak się grało na tym staleksowym parkecie? Bardzo fajnie, powiem, że osobiście mogę powiedzieć o sobie, że no adrenalina również zrobiła swoje i dobrze mi się dzisiaj grało. Myślę, że na treningach grałem gorzej, a dzisiaj po prostu może i publiczność, i ta adrenalina, i to cała otoczka spowodowało to, że akurat ja dałem z siebie wszystko i no niestety nie wyszło. Przed spotkaniem do waszej szatni wszedł były selekcjoner reprezentacji Polski, pan Jerzy Engel, który również poprowadził wasz zespół w dzisiejszym meczu. Jakie rady dawał samorządowcom ze Świecia przed tym spotkaniem?
znaczy trener Engel podpowiadał nam, że reprezentacja polskich artystów jest reprezentacją bardzo waleczną, że to są naprawdę ludzie z takim charakterem, którzy nie odpuszczają, którzy będą walczyć, będą biegać, żaden z zawodników nie będzie odpuszczał. No, uczylił nas na Tomasza Frankowskiego, który no, gra bardzo dobrze prawą nogą, żeby tą prawą nogę trenować, znaczy pilnować, żeby nie dryblował, a z kolei Piotr Świerczewski, który grający z tyłu, super dribler, także no, żeby tych dwóch zawodników pilnować, ale uważać na wszystkich. Na koniec pytanie, czy reprezentację świata, której pan był kapitanem, będziemy mieli jeszcze okazję zobaczyć? To znaczy na pewno zrodziła się taka idea, żeby po tych spotkaniach, po tych treningach, co prawda czterech tylko, które mieliśmy, żeby zacząć się spotykać, żeby tak rekreacyjnie zacząć sobie grać. No bo myślę, że jeżeli są takie inicjatywy, jak tutaj reprezentacja polskich artystów, czy reprezentacja polskich pisarzy, i oni chętnie przyjeżdżają do świecia i chcą takie mecze grać tutaj z lokalnymi mieszkańcami, także myślę, że warto trenować i warto w przyszłości zaprosić jeszcze jakąś reprezentację do świecia. Głównym daniem gali był mecz finałowy, w którym spotkały się dwie najbardziej utytułowane drużyny z Talexligi, czyli Eurodrup Toruń i RAF Mixi Partnerzy. Ten mecz od początku należał do ekipy ze świecia, która za wszelką cenę chciała odebrać torunianom puchar. Konsekwentna, a zarazem ofensywna postawa RAF Mixu przyniosła pożądany efekt. Po 40 minutach na tablicy wyników widniał rezultat 5-0, co zaskoczyło chyba nawet największych fanów ekipy Vanata. Mistrzem sezonu po 5 latach wytężonych prób ponownie został RAF Mix. Nie mieliśmy innego wyjścia, jak od początku ruszyć na nich. Opłaciło się. Myślę, że to my przez całe spotkanie nadawaliśmy ton rywalizacji. Świadczy o tym liczba sytuacji, strzałów na bramkę. No i co, no, okazaliśmy się lepsi o te 5 bramek, aż 5 bramek. Myślę, że to spora różnica. No, zrewanżowaliśmy ich się podwójnie, można powiedzieć, za zeszły sezon. W końcu zrzuciliśmy ich z tego podium, z pierwszego miejsca. Gratuluję im dobrego sezonu. My okazaliśmy się najlepsi. Dzisiaj chyba wam się chciało bardziej, wam bardziej zależało na tym zwycięstwie. Byliście bardziej zdeterminowani w swoich poczynaniach i pewni tego, co chcecie na tym parkecie zrobić. Powiem tak, od meczu z Eurodrobiem w fazie grupowej wiedzieliśmy, że jest potencjał w tym zespole. I z meczu na mecz naprawdę było to lepiej. Było widać w oczach zawodników, w chęci, w każdym meczu, że jest moc, jest siła. Dzisiaj przyszliśmy przed meczem, widziałem, że chłopacy chcą, było to widać w każdym ruchu, w każdym słowie. No i to pokazaliśmy, tak? Każda minuta to było gryzie parkietu przysłowiowe. No i okazało się to pomocne i wygraliśmy. Bardzo dobre spotkanie z naszej strony, fajnie się ułożyło. Pierwszy połowę bramka na 1-0. To, co ćwiczyliśmy, co trenowaliśmy, więc jesteśmy bardzo zadowoleni, tym bardziej, że nasze schematy dzisiaj funkcjonowały tak, jak powinny. Mam wrażenie, że dzisiaj wam się chciało bardziej. Wy dzisiaj w każdej akcji ten parkiet gryźliście tylko po to, by ten mecz wygrać. Powiem tak, to, że my mamy umiejętności, to pokazaliśmy tutaj nie raz. Rozmawialiśmy w szatni przed meczem i stwierdziliśmy, że to spotkanie możemy wygrać tylko głową, zaangażowaniem i atmosferą. Jak widać na załączonym obrazku, i myślę, że na atmosferę dzisiaj wygraliśmy Talexligę. Cały sezon ta atmosfera nam towarzyszyła w szatni i poza nią, i dlatego my jesteśmy mistrzem, a nie ktoś inny. Dla ciebie również to wielki mecz. W finale nie wpuścić bramki? To tylko dodatek. Ważne, że wygraliśmy.
Jednym z gości gali był były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel, który tego wieczoru wcielił się w rolę trenera reprezentacji świecia. Nam opowiada o tym, jak prowadziło się samorządowców i jak ocenia całą galę finałową. No, przede wszystkim muszę stwierdzić i pogratulować wszystkim, których dzisiaj widziałem. To były cztery naprawdę dobre zespoły. Z przyjemnością oglądało się grę. To nie jest przypadek, że te zespoły są w czołówce tego turnieju. Oczywiście te dwa najlepsze oglądamy prawie co roku w finale, ale ten finał naprawdę był wyjątkowy. To, co zagrał zespół ze świecia, to ręce same składały się do oklasków. Dzisiaj miał Pan możliwość poprowadzenia reprezentacji świecia. Jakie to było wyzwanie? Wie Pan, to są takie wyzwania bardzo poważne, bo nie znaliśmy się do dzisiaj z zespołem. Nikt nie wiedział, przynajmniej ja nie wiedziałem, kto jak gra. Dopiero po pierwszej połowie można było ewentualnie poznać zawodników. Ale jestem bardzo mile zaskoczony. Naprawdę również poziom tych amatorów, którzy dzisiaj wystąpili, był bardzo wysoki. Nie sposób, korzystając z okazji, że Pan jest tutaj w świecie, nie zapytać o to, co wydarzy się na przełomie czerwca i lipca Mistrzostwa Świata. Jakie prognozy ma Jerzy Engel? Jaki to będzie występ dla reprezentacji Polski? No mamy to rok wspaniały, bo jak popatrzymy na to, co robią nasi sportowcy w innych dyscyplinach sportu, to ten rok zaczął się fantastycznie. Chciałoby się powiedzieć, żeby ten rok dalej trwał w tak samym dobrym medalowym nastroju, a więc jedźmy na mundial po medalach.